Witam w odcinku chyba nowej serii z T69 na mapie Święta Dolina, nowo wprowadzonej w trybie spotkaniowym. T69 jest bardzo przyjemną maszyną. Siada przy stokowym dziale podstawowym, czyli dziale łuku T71, posiada jeden mniej pocisk w magazynku. Ale 5 pocisków w magazynku to i tak jest 750 obrażeń. A z ulepszeniem działa mamy prawie 1000 obrażeń na magazynek. Na dodatek magazynek się ładuje bardzo szybko. Dokładnie 17 sekund? Coś koło tego. Wciąż muszę ćwiczyć, żeby ładować kiedy trzeba, a nie marnować 4 pociski w magazynku. Wciąż jest 600 obrażeń. To może zabić. Święta Dolina jest bardzo ładną mapą. Ośnieżone wierzchołki i wzgórz. Mi się podoba. Problem jest z nią jeden. Mianowicie, jeżeli nasz czołg nie opuszcza wieży, lub jest nie opuszcza wieży, bardzo ciężko się na niej gra, ponieważ nie jest to mapa gładka. Tu cała masa różnych górek, dołków, zakątków. Tutaj się udaje strzelić w Black Prince'a i znowu ładuje magazynek. I znowu tracę okazję na typa 59 tym razem. Po zmianach w celności trzeba pamiętać o tym, żeby używać celownika snajperskiego na odległości powyżej 100 metrów, ponieważ pociski po prostu lecą w kosmos. Tutaj przycelowany. Przepraszam, że przewijam tę bitwę, ale jest dość długa. Nagranie nie może przekroczyć 10 minut. Tutaj T21 ucieka pod górkę. Zdążę przeładować magazynek? Tak, zdążę, spokojnie. Amerykańskie magazynkowce mają coś, co się nazywa RRM-ką. Rapid Reloaded Magazine. Czyli magazyn szybkiego przeładowania, coś w tym stylu. Magazyn, który się błyskawicznie przeładowywuje. Jak zwał, tak zwał. Na jedno wychodzi. W każdym razie magazynki, które ładują się mniej niż pół minuty, są magazynkami, które da się przeładować w sytuacji bojowej World of Tanks. Na pół minuty możemy się schować za kamieniem, wodzić kogoś za nos, wykonywać różne wygibasy. Sporą praktykę w tym mają kierowcy KW-2, więc jeżeli wiemy, że potrafimy coś takiego zrobić KW-2, to zrobienie czegoś takiego czołgiem średnim, który jest tak ze 3 razy bardziej mobilny, nie jest problemem. Chociaż ja akurat na KW-2 nie mam zbyt wielkiego doświadczenia. Tutaj Black Prince narzeka. Warto wiedzieć, że z północno-wschodniej bazy istnieje ścieżka w góry, pozwalająca wyjechać naprzód. W ogóle ten zakątek na północy jest w trybie spotkaniowym chyba najczęstszą areną starć. Tutaj odbija się coś ode mnie. Prawie non-stop na tym zakątku na B5, B6 dochodzi do walk. To jest takie pole śmierci na... Ach, jak się ta mapa nazywała? Tutaj mój błąd, że ładuję magazynek. Wiem, na El Haluf i na mapie polarnej. Tutaj mój błąd, że nie wystrzeliłem pozostałych pestek Windjammera. Chciałem go zaskoczyć i ładować mu magazynek. No i tutaj odbijam jedną buduję jedną peską z magazynka i już wiem, że go nie zdejmę na magazynek, chyba że jakiś amorak. On na szczęście buduje. A z sytuacji ratuje mnie przeciwnik T26-4, dając mi odznaczenie szczęściarza. Już 2000 obrażeń, chociaż w sumie tak wiele nie robiłem. Tutaj chwalę oczywiście przeciwnika. Tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Odkąd wprowadzono zmiany w celności,
Użycie celownika snajperskiego jest koniecznością. Tutaj tylko ostatni strzał był przycelowany. Nie było tego widać. Ale nie starczy mi czasu nagrania, żeby to powtórzyć. I tylko on trafił. To jadę dość agresywnie i trafiam na Tigera 2, który ujawnia wszystkie wady tego pojazdu. Po pierwsze małą penetrację. Po drugie fakt, że jak trafimy na kogoś na prostej uliczce i nie zdejmiemy go na magazyn, jak to on zdejmie nas. Tutaj nasz Tiger P przyciąga uwagę ich Tigera 2, więc mam nadzieję władować mu parę pocisków. Niestety tutaj nie ma przestrzału. Ładuję magazynek. Ale ponieważ jestem osobą, która jak zwykle nie radzi sobie z wybraniem momentu na załadowanie magazynka, ładuję go w niewłaściwym momencie. Tutaj bawimy się z Tigerem 2. Oto kto kogo wyhaczy. Kto się wystawi gorzej. Nasi sojusznicy zabijają V-kę i zostaje im już tylko Super Pershing i ten Tiger 2. Super Pershing się ujawnia. Jest tam na północy. I patrząc na niego na minimapie, można zauważyć, że na tej mapie kapowanie bazy rzadko się opłaca, ponieważ Super Pershing z ich miejsca startowego, a Super Pershing nie jest szybkim czołgiem, chociaż faktycznie ma z górki. Też warto wiedzieć, że do bazy jest w trybie spotkaniowym na tej mapie jest z górki. Super Pershing dojeżdża tam w 30 sekund? Mniej więcej tyle. Ten most jest bardzo ważny, ponieważ z niego odbywa się większość prób dekapowania bazy, zatrzymywania okupacji i tym podobnych. A już 95, 6, 7, 8 i bum. Super Pershing zdekapował Super Pershinga. Tutaj ja przymierzam. Zawsze te pestki mogą być kluczowe dla zniszczenia Super Pershinga. I o ile pewnie byśmy sobie poradzili z tym Tigerem 2, no to na pewno lepiej obić tego Super Pershinga. Tutaj już mi się zaczynają kończyć pociski przeciwpancerne. Ale to tylko dlatego, że się naprawdę sporo nastrzelałem. Pocisków ja mam załadowane 45. Tego 10 złotych i 5 wybuchowych. Pociski na te 26, 4 chyba nie mogą się skończyć. Jeszcze ostatni strzał w Super Pershinga. Zajmujemy bazę i to już koniec tej bitwy.